pierwszy na festiwalu w Cannes mieliśmy się spotkać 1939 roku. Niestety wybuchła II wojna światowa, to miał być 1 września i tak naprawdę spotkaliśmy się w roku 1946. Na początku wręczono aż 11 Grand Prix, powtarzam Grand Prix, bo nie było jeszcze wtedy Złotej Palmy. Ona pojawiła się chwileczkę później, ale co to za palma? 30 gramów 19-karatowego złota, 19 liści Złotej Palmy, jeszcze lepiej niż Oscar, bo on jest jedynie pozłacany. A o samych przygotowaniach. 30-osobowa ekipa spotyka się na rok przed rozpoczęciem kolejnej edycji festiwalu, żeby już zacząć nad nim pracować, a tuż przed samym festiwalem dołącza 820 osób obsługi, tak żeby niczego nie brakowało 20 tysiącom gości. Jest to też jedna z najbardziej obleganych imprez na świecie i co roku akredytuje się na nią 2000 fotoreporterów i dziennikarzy. To jest olbrzymi festiwal, najważniejszy, chyba najbardziej popularny na świecie. I organizacja tego kosztuje masę pieniędzy. Voilà, jest i on, czerwony dywan w Cannes, magiczne miejsce, 60 metrów czerwonego dywanu. Próbowaliśmy zliczyć, ile razy dziennie jest odkurzany, nie udało nam się, natomiast wiemy, że wymieniany jest 3 razy dziennie. Potrzeba aż 2 km czerwonego dywanu, więc co szybko licząc daje 20 km przez cały festiwal. Jest więcej z naszych imprez towarzyszących, może trochę mniej blichtru, bo kiedyś mniej. Myślę, że tak w lata 50., 60. to było, kiedy tych gwiazd takich było bardzo dużo tutaj. Ikoniczny pałac festiwalowy, nazywany przez miejscowych bunkrem, a przez gwiazdy, chociażby Lizę Minnelli, egipskim grobowcem. Niemniej jednak to 12 sal kinowych, 60 tysięcy metrów kwadratowych, a główna sala jest w stanie pomieścić 2300 osób. Ciągle Cannes jest festiwalem, który zaprasza bardzo ważne filmy, właśnie protestujące, filmy, filmy artystycznie na wysokim poziomie, ale jednocześnie w których chodzi o coś bardzo ważnego, tematy społeczne. Bardzo to cenię i bardzo to szanuję w tym festiwalu, że zawsze oni pamiętają, że nie chodzi tylko o urodę. Nie chodzi tylko o sukienkę, o piękno, nie chodzi tylko o artyzm, ale także chodzi o temat i o to, żeby to było naprawdę ważne.